Głównodowodzącą, pomysłodawczynią i wszystkim w tej imprezie jest Beatka. Dzień dobry, witam serdecznie. Co takiego jest w beatboxie, że postanowiłaś zrobić imprezę właściwie na skalę ogólnopolską? Przede wszystkim beatbox jest wesoły i niesamowicie energetyczny. Przyznam szczerze, że w Polsce według mnie niestety nie jest znany. Bardziej znany na zachodzie, w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że można tworzyć muzykę bez instrumentów, bez perkusji, bez trąbki, bez gitary. Zaczynał Louis Armstrong, naśladując samą trąbkę. Tak właściwie powstał beatbox i powiem szczerze, no ja jestem miłośnikiem tej sztuki. I dlatego zorganizowaliśmy właśnie tutaj w Centrum Kultury Agora taki festiwal. Czy kolędy to taka właściwa, fajna, a może bardzo trudna inspiracja dla tego typu sztuki? Jak myślisz? Myślę, że to jest na pewno wyzwanie dla każdego z zespołów, których dzisiaj gościmy u nas. Aczkolwiek kolędy zazwyczaj klasycznie śpiewa się w gronie rodzinnym bądź w kościele podczas pasterki. Natomiast my chcieliśmy pokazać, że kolęda może być czymś wesołym, radosnym, tak jak same święta Bożego Narodzenia. Stąd taki pomysł. Trudny, ale myślę, że warto zobaczyć. A za chwileczkę przypucuję się do was i myślę, że w znakomitym beatboxowym stylu, niejaki Zgaz. Witam, proszę pana, pana. Witam, nie wiem co gadam. Tak. W twoim tak zwanym WC przeczytałem, że jesteś mistrzem Polski, to prawda? Jeżeli jesteś mistrzem Polski, to w czym jesteś mistrzem Polski, proszę pana? Jeżeli można mówić o byciu mistrzem w czymkolwiek, to na pewno w chlapaniu ustami, przede wszystkim. Ile lat już chlapiesz tymi swoimi ustami? Oj, chlapię tyle, że nie jedna kobieta byłaby bardzo zadowolona. Ile godzin dziennie poświęcasz temu chlapaniu czasu? W zależności od tego, jak mi pozwala czas, tyle jego też poświęcam. Aczkolwiek wiadomo, jak ktoś coś lubi, to sobie chlapie ile wlezie.